To ćwiczenie pomoże ci nauczyć się uważności. Zanim przystąpisz do ćwiczenia uważności, przestań robić to, co właśnie robisz, żeby móc się wyciszyć i obserwować. Dzięki temu dostrzeżesz to, o czym myślisz, co czujesz i co robisz, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę. Od żabki możesz nauczyć się zatrzymywać i obserwować. Żaba skacze, zatrzymuje się i nieruchomieje, kiedy obserwuje to, co dzieje się wokół niej. Gdy siedzisz jak żaba, ruszasz się tylko wtedy, gdy naprawdę musisz. Kiedy żaba jest głodna, rusza się, żeby jeść. Kiedy jest zaniepokojona, porusza się, bo jest zaniepokojona. Gdy kropla deszczu spadnie na jej oko, tylko to jedno oko się porusza. Gdy chce zmienić pozycję, porusza tylko jedną łapką. Nie marnuje swojej energii na to, czego nie musi robić. Żaba siedzi całkowicie bez ruchu, a kiedy oddycha, jej brzuch nadyma się i opada powoli. Jest skupiona, uważna i spokojna. Nie jest łatwo rozproszyć uwagę żabki. Doskonale widzi całe poruszenie wokół niej, ale nie reaguje. Pozostaje spokojna i uważna i nie rusza się. Nie skacze z byle powodu, chociaż potrafi skakać naprawdę daleko. Dzięki temu żaba się nie męczy. Nie robi nic niepotrzebnego, nie pozwala się wyprowadzić z równowagi każdej szalonej myśli, która pojawia się w jej głowie. Potrafi przestać skakać i pozostać bez ruchu. Ty też możesz być tak spokojny jak żaba. Żeby to zrobić, poproszę cię, żebyś usiadł wygodnie na krześle lub na poduszce. Twoje plecy są proste i rozluźnione. Jeśli chcesz, zamknij oczy. Albo delikatnie opuść powieki, znajdź wygodną dla ciebie pozycję, wyprostuj się i rozluźnij. Nie spiesz się. Twoje stopy dotykają podłogi, plecy są proste, ramiona swobodnie opadają, dłonie możesz położyć na udach. Wyobraź sobie teraz, że jesteś żabą siedzącą na brzegu stabu. Oczywiście nie jesteś naprawdę żabą, ale ty i żaba macie coś wspólnego. Potraficie pozostać bez ruchu. Żeby pozostać bez ruchu, musisz skupić swoją uwagę. Potrzebujesz spokoju i uwagi. Uwagi, żeby nie wstać i nie zająć się czymś innym, i spokoju, żeby spokojnie siedzieć. Skup uwagę bez pośpiechu na tym, by pozostać nieruchomym i uważnym, jak żaba. Twoje nogi i ramiona są rozluźnione. Brzuch też jest rozluźniony. Plecy. Kark i głowa są rozluźnione. Całe Twoje ciało uspokaja się i odpoczywa. Jesteś wyciszony i uważny. I kiedy tak siedzisz, spokojny i uważny, możesz dostrzec wiele różnych rzeczy. Być może zauważysz, że któraś część Twojego ciała ciągle się porusza. Palec, noga, powieka, albo jeszcze coś innego. To nie szkodzi. Nie chodzi o to, że masz się zupełnie nie ruszać. Chodzi o to, żebyś zauważył, że się poruszasz. Zauważysz też, że kiedy oddychasz, poruszają się różne części Twojego ciała. Skieruj swoją uwagę na czubek nosa. Tam, gdzie powietrze wynika do Twojego ciała i z niego wychodzi? Co odczuwasz w tym miejscu? Czujesz jak oddychasz, i to jest bardzo ważne. I może pomóc ci wyciszyć się. Być może zauważysz też coś w gardle, przy każdym oddechu. W klatce piersiowej albo niżej, w brzuchu. Połóż teraz dłonie na brzuchu i poczuj, jak delikatnie się porusza przy każdym oddechu. Dobrze jest zwrócić uwagę na oddech. Możesz zaobserwować, czy jest on spokojny, czy szybki. Być może zauważysz też, że tuż po wdechu i tuż po wydechu następuje mała przerwa. Nie staraj się oddychać inaczej niż zwykle. Oddychaj po prostu normalnie. Obserwuj tylko te małe przerwy po każdym wdechu i każdym wydechu. Zauważ jeszcze jedną ważną rzecz. Kiedy po chwili twój oddech staje się spokojniejszy i głębszy, Twoje ciało też się uspokaja i relaksuje. Uspokajają się też Twoje myśli. Oddychanie uspokaja. Zrób wdech i wydech. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Za każdym razem, gdy robisz wdech, Twój brzuch się lekko unosi, a przy każdym wydechu opada. Obserwuj, obserwuj z całą uwagą delikatne ruchy Twojego brzucha. Przyjemnie jest skupić się na oddechu, przyjemnie jest się uspokoić. Oddychanie nie wymaga wysiłku, Twoje ciało oddycha samo. Zwróć jeszcze przez chwilę uwagę na ruchy Twojego brzucha w czasie oddychania. Unosi się i opada, unosi się i opada. Powietrze wchodzi i wychodzi. Skupienie i oddychanie uspokajają. Właśnie teraz. Dokładnie teraz. Czujesz to? Od żabki możesz się wiele nauczyć. Na przykład tego, że nie musisz reagować na wszystko, co pomyślisz, usłyszysz czy zobaczysz. Wszystko to oczywiście zauważasz, ale wiesz. Że możesz zareagować wtedy, kiedy to jest konieczne. Jesteś dużo bardziej świadomy i nie działasz impulsywnie. Być spokojnym i uważnym, jak żabka. Jeśli będziesz często wykonywać to ćwiczenie, zaobserwujesz, że o wiele więcej rzeczy jesteś w stanie zauważyć i zapamiętać. Życzę Ci dzisiaj wielu uważnych i radosnych chwil.